podziękować, że możemy uczestniczyć w wędrówce ziemskiej, że doczekaliśmy demokracji i że możemy mówić o prawdzie historycznej. Produkt węgierski, pływający transporter rozpoznawczy FUG, wzorowany na BRDM 1, rok produkcji 67. Posiadaczem tego jestem od 1,5 roku, 9 miesięcy z tego poświęciliśmy z kolegami na remont. Służyły w Wojsku Polskim, było tego 42 egzemplarze. Łącznie Węgrzy wyprodukowali 436 sztuk i z reguły one były w wojskach chemicznych. No, na co dzień nie korzystam z niego, na zloty, na pokazy tego typu, no bo to jest mimo wszystko trochę niewygodny pojazd do prowadzenia w ruchu klasycznym, ulicznym. Bardzo słaba widoczność, po prostu. Jest to frontowa pamiątka polskiego żołnierza. Samochód pochodzi z 1942 roku. Pewno brał udział w różnych wydarzeniach zmagań II wojny światowej. Na dzisiejszy dzień ten wóz służył kapelanowi II Korpusu od 1993, ojcu generałowi Adamowi Studzińskiemu. Ojciec generał Studziński to kawaler Krzyża Orderu Virtuti Militari, uczestnik szturmu na Monte Cassino. Zmarł w tym roku, 2 kwietnia. Ja miałem ten zaszczyt, że w ostatniej drodze go tym jego frontowym wozem przewoziłem na miejsce wiecznego spoczynku.